Do awarii doszło wczoraj około godziny 22. Pracownicy Wodkan przystąpili do usunięcia usterki dziś rano. Trzeba było wezwać pogotowie energetyczne, bowiem w miejscu usterki zlokalizowane były kable oraz rura z gazem. Czasowo bez dostępu do bieżącej wody byli mieszkańcy bloków 2 i 4 przy ulicy Norwida, 6, 8 i 10 przy ulicy Gombrowicza oraz 1 przy ulicy Hubala, a także domy przy ulicy Prusa, Tuwima i częściowo przy Norwida. W miejscach, gdzie nie było dostępu do bieżącej wody, podstawione zostały beczkowozy.